Powiedz, jak ty reagujesz na zarzuty wobec ciebie i wobec całej tej idei? Bo przecież ci, którzy są propagatorami prawdziwej tej takiej muzyki ludowej nieprzetworzonej, bardzo wiele ci zarzucali, że to jest takie, że trochę pomieszanie cepeliady z takim złym gustem, z pogardą. Na pewno takie głosy słyszałeś. Co ty na to? Jak reaguję? No, prawdę mówiąc, w ogóle nie reaguję. A z drugiej strony cieszę się, że obecność tej mojej płyty na rynku wzmocniła właśnie ich, że tak powiem, flankę, bo oni naprawdę mogli wielokrotnie wypowiedzieć się na temat tego, co robią, jak to robią, jak jest słusznie, jak jest niesłusznie. Wydaje mi się, że taka rozmowa na temat folkloru, na temat możliwości na przykład samplingu też, na temat w ogóle całego i prawa wykonawczego i tak dalej, bardzo się przydała nam wszystkim. Tym bardziej, że na szczęście prawnie jestem naprawdę w porządku wobec tych ludzi, którzy występują, niektórzy wbrew swojej woli, niektórzy poza swoją wolą, bo już od dawna nie żyją na tej płycie. Także tutaj wszystko to się odbyło zgodnie z prawem. Ale wydaje mi się, że tak naprawdę taka płyta była potrzebna. Ja zebrałem trochę batów, wydaje mi się, że niesłusznie, ale nie gniewam się. Znaczy, słusznie rozumiem folklor, jak się prezentuje. Słusznie to jest taki PGR, że jest dużo ludzi na scenie i wszyscy śpiewają te stare piosenki. Ja myślę, że to jest może zbyt ostre spojrzenie, bo na pewno tak oni, ci, którzy mnie atakowali, nie myślą. Ale myślę, że tak naprawdę to w tej chwili już najważniejsze jest to, że ta płyta jest, nie zakazano jej dystrybucji, chociaż były takie głosy. No właśnie. A zgodziłbyś się z takim pomysłem, że w zasadzie są trzy drogi na promowanie folkloru. Pierwsza to są zespoły pieśni i tańca, tak, które były i może niech sobie pozostaną, ale są jeszcze dwie inne. Młodzi ludzie, którzy autentycznie grają tak jak ci, którzy przed nimi grali i uczą się tego grania takiego bardzo naturszczykowskiego. A trzecia droga to jest właśnie taka droga, jaką ty wybrałeś, Deep Forest, samplowanie i pokazywanie tego całego dorobku. Na pewno tak myślę, że no po prostu ta cała burza już się przytoczyła, że ta płyta jakoś tam pozostanie, że jest pierwszą z serii płyt, które być może zobaczymy na naszym rynku i ja bardzo bym czekał na jakieś inne propozycje, bo ich nie unikniemy, po prostu takie płyty będą powstawać i to jest piękne, że będą powstawać. Ale płyty płytami, ty jeszcze oprócz tego robisz inne rzeczy, na przykład piszesz poezję. Niektóre z nich są bardzo zresztą króciutkie, ja tutaj wybrałam tak, jedną, poezję, akurat tam, trafiłam. Mogę zacytować jeden wiersz? Jeżeli się nie boisz, proszę bardzo. Dokąd mnie niesiecie kołyszące się włosy? I to jest koniec wiersza. To był moment, kiedy miałam jeszcze długie włosy, także to był wiersz wtedy uprawniony. Są też wiersze dłuższe. No właśnie, zaprowadziłem. Są też dłuższe, tak. Tak. Czy to piszesz obok piosenek, czy niektóre z tych wierszy zamierzasz wykorzystać kiedyś? Nie, tutaj niektóre motywy się pojawiały, rzeczywiście takie, które potem były wykorzystywane w piosenkach, ale tak naprawdę są to wiersze, które nie mają nic wspólnego z moimi tekstami. I są to wiersze, niektóre bardzo stare, niektóre sprzed 20 lat, kiedy jeszcze mieszkałem w Toruniu i studiowałem. Także no po prostu, prawdę mówiąc, tym wierszykom zawdzięczam w ogóle to, że coś się ze mną działo, bo usiłując je opublikować wtedy, to nie było możliwe, bo to było bardzo trudne wtedy. Po prostu zacząłem publikować to, co piszę, w taki sposób, że zacząłem to śpiewać. Nie te wiersze, ale właśnie już swoje teksty. I w ten sposób myślę, że zawdzięczam tym tekstom, tym wierszykom w ogóle to, że robię to, co robię w tej chwili. I ten tomik poezji, bo chyba można mówić o tych wierszach poematy, poezja. Czy boisz się tego słowa? Nie wahałbym się. Więc ten tomik poezji będzie nagrodą dla jednego z naszych widzów. Do poduszki, do poczytania. Do poduszki, tak? Do poczytania. Dla tej osoby, która odpowie na zagadkę, którą za chwilę zada Grzegorz. Podchwytliwe pytanie, uwaga. Z jakiego regionu Europy pochodzi taniec polką zwany? 622-2525 to jest numer naszego telefonu. To będzie za chwilę nasza premiera, Polka Galopka. Przy okazji jednego z wywiadów powiedziałeś, iż popularność Pieją Kury Pieją i całej płyty cię zaskoczyła, że to przypadek. Czy to, że teraz pokazuje się drugi singiel, to nie jest tak trochę na siłę robione? Czy sądzisz, że to jest płyta, która nadaje się do lansowania właśnie pojedynczymi piosenkami? Zależy, co rozumiesz przez pojęcie na siłę. Ja nie sądzę, żeby to było na siłę. To jest dopiero drugi singiel. Istnieją płyty na rynku, które tych singli mają kilka. Ja myślę, że to jest bardzo naturalne. Polka Galopka jest świetnym
tańcem. Wydaje mi się, że wiele osób będzie chciało sobie przy nim zatańczyć, a na klipie też tańczę. No dobrze, to w takim razie obejrzymy razem. Premiera muzycznej jedynki Polka Galopka Grzegorz Strzechowa. Tylko cztery pary. Wszystkim się wydaje, że w konkursach rock'n'rolla tylko zostają z 100, cztery pary, może trzy, jedna dochodzi do finału. Pewnie jak się kiedyś na zabawach bawiono i tańczono, to też niektórzy byli mocni i wytrzymywali do końca, inni nie wytrzymywali. Halo, halo, witamy w Nocnym Klubie Jedynki. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Proszę nam powiedzieć, jak się pan nazywa i skąd pan dzwoni? Ja dzwonię z województwa gorzowskiego, stojąc konkretnie. Moje imię Krzysztof. Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie zadane przez Grzegorza. Polka to jest oczywiście taniec czeski. Oczywiście. Jak sama nazwa wskazuje. Z tego może powodu, bo tańczyć nie umiem, ale z tego powodu wiem, bo często pojawia się to w różnego rodzaju teleturniejach. No tak, nie chcieliśmy skomplikowanych pytań stawiać państwu, bo pora późna. A chcemy z przyjemnością wielką przekazać, co dzisiaj, tomik wierszy? Tak, dzisiaj, panie Krzysztofie, tomik wierszy wokół niej, oczywiście z autografem Grzegorza Ciechowskiego. Ja mam jeszcze taką osobistą prośbę do Grzegorza, nie wiem, czy to będzie do spełnienia. Też nie wiem. Nie miałem okazji wysłuchać całej tej swojej płyty jako Grzegorza z Ciechowa. Czy ewentualnie mógłbyś do tego... Prośbę rozumiem, myślę, że jest do spełnienia, spokojnie. No to fajnie. I oczywiście chciałbym też, żeby była opatrzona autografem swoim. Ja zresztą bardzo śledzę twoją karierę zawodową, że tak powiem, i podoba mi się to, co robisz jako solista, jako lider jeszcze zespołu Republika, od pierwszych piosenek poczynając, zresztą wszystkie płyty nawet przed sobą w tej chwili tutaj wyciągnąłem, bo liczyłem, że będzie jakieś pytanie ze starszej twojej działalności. Aha, sorry za takie proste pytanie, no ale nie liczyłem na to, że akurat to będziesz ty. I właśnie tu mam przed sobą te nowe sytuacje, jeszcze z, bodajże to był 82 rok, tak? Ja jeszcze podpowiem, że Grzegorza także bardzo cenimy i szanujemy za rolę producenta, jaką od kilku lat pełni. Tak, ostatnio właśnie Justyna Steczkowska. Teraz już wiemy wszystko. I teraz powiedz, czy dzięki, to był twój brat, czy nie. To był umówiony telefon, oczywiście. Dzięki, Krzysiek. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy, pozdrawiamy.